Blokowanie tej galerii handlowej oznacza śmierć dla tych dziesiątków sklepów okolicznych, które już są często osadzone dobrze w tradycji, mają swoich stałych klientów, dają wiele miejsc pracy, a przede wszystkim nadają unikalny charakter Krakowowi. Po drugie, ulokowanie tutaj parkingu oznacza kompletną dewastację komunikacyjną, oznacza, że ta część Krakowa będzie zakorkowana, a ulica Krupnicza, która miała stać się taką zieloną aleją, będzie po prostu nie do użycia i nie do mieszkania. Panie pośle, ma pan możliwość interwencji poselskiej u prezydenta Krakowa w sprawie ulicy Krupniczej między innymi. Czy pan będzie korzystał z tego narzędzia parlamentarzysty? Ja w poprzedniej kadencji wraz z ówczesnym radnym miejskim Sławomirem Ptaszkiewiczem angażowałem się w nadanie ulicy Krupniczej takiego unikalnego charakteru. Na pewno w tej sprawie będę interweniował u prezydenta Majchrowskiego.